zawsze jak odbywały się imprezy, ławki były dowożone, dostawiane, po imprezach zbierane. Doszedłem do wniosku, że należy wykonać ławki, które wpiszą się w krajobraz architektoniczny, ławki stałe. One zostały wybudowane, około 70 miejsc siedzących. Koszt inwestycji to ponad 26 tysięcy złotych. Są to ławki drewniane z elementami stalowymi. Urzędnicy mają nadzieję, że mieszkańcy uszanują kolejną inwestycję miejską i będą dbali o ławki. Wykonanie siedzisk to jeden z ostatnich cyklów remontu w Parku 1 Maja. Za kilka dni zostanie odświeżona również muszla koncertowa, która zostanie odmalowana.